Witam wszystkie skorpiony i zapraszam na prognozę miesiąca października. 23 słońce będzie przechodziło do Twojego znaku, co oznacza, że jest czas urodzin. Ja już teraz chciałabym wszystkim skorpionom złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. Niech spełniają się życzenia i marzenia. 30, czyli w ostatni dzień, dojdzie także tutaj Mars i będzie się działo, ponieważ to przerzuca się na następny miesiąc, ale energia będzie przy Tobie, tak? Mars w znaku Skorpiona, zdecydowanie, determinacja, pewność siebie i idziesz prosto do celu, ale wcześniej. Tak, czyli Słońce, Mars i Merkury retro znajduje się w znaku Wagi do 18. Razem z tym Merkurem nie jest to dobry czas na biznesy, na interesy wszelkiego rodzaju, ale trzeba właśnie uważać, dobry czas na sprawdzanie, na korygowanie, na naukę, na przemyślenia, nie startowanie z nowymi projektami, czy otwieranie własnych działalności, czy kupowanie sprzętu elektrotechnicznego, telefonów, kamerek, iPadów, laptopów, telewizorów, i tak dalej, przeczekałabym z tym wszystkim do 18. Ponieważ i Słońce, i Merkury w biegu wstecznym do 18, ale jeszcze w następnym miesiącu, i Mars do 30 pozostaje za Tobą, tak, czyli jest to schowane, jest to ukryte, tak, czyli tutaj by było przede wszystkim bardzo dobrze czas spędzić na rozwój, na przemyślenia, na zastanowienia, to odbywa się wszystko w Twojej głowie, jest to czas taki przed urodzinami, zanim Słońce wejdzie do Twojego znaku, oczyszczenia, pożegnania, zostawienia, zrozumienia, nawet mówi się, że do urodzin mamy nie podejmować jakieś nagłe, nieoczekiwane decyzje, to jest pierwsze, ale fokus jest na Ciebie. Pewne osoby widzę, że będą się tutaj uczyć, że będą się rozwijać. Inne osoby może się będą uczyć czegoś nowego, jakiejś nowej profesji, jakiegoś nowego działania. To może być związane z Merkury, z handlem, z pracą z internetem, zajęcie się sobą, rozwój osobisty, rozwój ezoteryki, zajęcie swoją podświadomością. Jednocześnie te osoby z Was, które interesują się astrologią, kartami, energiami, tak? Czyli tutaj jest naprawdę bardzo dobry czas, ale praca nad sobą. Nów Księżyca, który się odbywa tutaj 6 i podczas tego nowiu Pluton, Twój patron, który stoi w pozytywnym sekstylu, wyrusza w bieg prosty. Myślę, że jest to bardzo dobry dzień nie tylko na spędzenie przynajmniej godzinę, czy 15 minut, czy pół godziny, ile znajdziesz właśnie ze sobą, ale proces zrozumienia, proces oczyszczenia, tak? Pluton stoi w trzecim domu, że bardzo zmieniasz, jeżeli chodzi o Twoje myślenie, o Twoje rozumowanie, o Twoją komunikację, ale także praca z internetem, tak? Czyli to jest nowy dom do bliźniaka, zupełnie inna komunikacja, nowoczesna komunikacja, online komunikacja, ale także zrozumienie, co mam zostawić, co mam, w którą stronę mam iść, dlaczego wcześniej tak myślałem, a dlaczego nie. Pogodzenie się z sobą, pozostawienie pewnych tematów, aby później, tak, czyli pogodzenie się ze sobą, aby później razem ze Słońcem, gdy przejdzie to Słońce do twojego znaku, podjąć bardzo ważne decyzje. Jednocześnie do 7 Wenus jest w Twoim znaku, czyli bardzo dobry czas na miłość, na relaks, na odpoczynek, na zarabianie pieniędzy, na rozwój kreatywny. Widzę, że razem z tą Wenus czuje się dobrze, białe, czarne zdecydowanie i tak dalej, czyli Wenus będzie Ci dodawała jeszcze energii do 7. Następnie od 7 do końca miesiąca przechodzi do znaku Strzelca. Nic, co nie szkodzi, że opuszcza Twój znak, ponieważ w drugim domu oznacza, że nowymi metodami, Twoimi pasjami, hobby, tym, co umiesz robić, co jest Twoim zainteresowaniem, do końca miesiąca zarabiasz więcej pieniędzy, tak? Czyli nowe pomysły, nowe idee, więcej optymizmu, w każdym bądź razie więcej motywacji do zarabiania pieniędzy. Wykorzystujesz tu właśnie swoje talenty i ty robisz te pieniądze, ty te pieniądze zarabiasz czymś nowym, tak? No bo to jest w Strzelcu. No, a nawet to mogłaby być jakaś coś związane z zagranicą, czy też współpraca i kooperacja. 8, 9 i 10 proszę uważać, ponieważ Słońce w Wadze łączy się z Marsem
Mars łączy się z Merkurym i Merkury łączy się z Marsem i Słońce łączy się z Merkurem. Czyli jest takie stelium, gdzie wszystkie planety łączą się ze sobą i tutaj jest taki proces przyspieszenia, tak, że możemy za szybko coś zrobić, że za szybko coś zdecydować, że za szybko coś powiedzieć. U ciebie chodzi o 12 dom, czyli nie widzę, że ty za szybko coś mówisz, robisz czy decydujesz, ale jest takie zrozumienie, że coś ci wpadnie, że coś rozjaśnisz. Eureka, tak, czyli nagły błysk, pomysłowy dobromir, że zrozumiesz jakąś sytuację, takie olśnienie, tak, wiem, okej, okay, tak, czyli to robiłem źle, to robiłem dobrze, albo zrozumienie jakiejś sytuacji czy jakiegoś tematu, który może byłby dla ciebie problemem. 11. Saturn wyrusza w bieg prosty i to jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla drugiej dekady urodzonych skorpionów. Pierwsza dekada ma już to za sobą. Tutaj są, będą podejmowane jakieś decyzje do końca roku związane z domem, związane z mieszkaniem, związane z przeprowadzką. Przepraszam. Saturn w wodniku mogłoby oznaczać wyjazd do jakiegoś zupełnie innego kraju, do nowoczesnego kraju, tak? Czyli czy Skandynawia, czy Norwegia, czy Dania, Stany, Anglia to raczej nie, Niemcy też nie, Szwajcaria, Austria, tak? Czyli jakiś kraj, jakiś nowoczesny kraj na wyższym poziomie, tak to określę, okay, ale także unowocześnienia w domu, zmiany, przeprowadzki do czegoś nowoczesnego, do czegoś lepszego, do czegoś moderniejszego i będą też tematy podejmowane, ponieważ to jest kwadrat związany z rodziną, tak? Czy też z domem, czy ze stworzeniem domu, stworzeniem odpowiedniej aury w domu, czy też tematy rodzinne i tematy ojca. Tak? Czyli może by być tak, ja obejmuję odpowiedzialność za rodziców, ja muszę objąć odpowiedzialność za swoje miejsce, czy tu zostaję, czy się przeprowadzam, czy mieszkam tu następne 30 lat. Czyli te decyzje, które teraz podejmiesz, związane z domem, z rodziną, z miejscem, z krajem, są na następne 30 lat. Okay? I masz na to jeszcze 2 lata. I tutaj bym naprawdę podeszła do tego te tematu, przemyślała, tak? Czyli zanim podejmę jakąś decyzję, to po prostu bym to przemyślała. Saturn rusza i będzie tutaj planeta karmy, planeta przeznaczenia, będzie się bardzo dużo zmieniać. 13. Wenus stoi w sekstylu do Saturna, 15. Słońce w trygonie do Jowisza i 19. Mars w trygonie do Jowisza, czyli bardzo dobry czas przemyślenia dla ciebie właśnie także związane z domem, związane z mieszkaniem, związane z ekspansją, z nauką, nauką czegoś nowego w domu, nauką online, przekazu wiedzy, przekazu informacji w nowy sposób, może jakieś kursy online, może uczysz się czegoś nowego, czy zdajesz egzaminy. Może tematy zakończenia jakiejś pracy i rozpoczęcia czegoś nowego, ale to proszę właśnie od 18, ponieważ o 17 Merkury wyrusza w bieg prosty, ale także Jowisz wyrusza w bieg prosty, że będzie się bardzo dużo zmieniać, jeżeli chodzi o tematy ekspansji, o tematy nauki, o tematy szczęścia. Jeszcze dalej znowu ten dom, to mieszkanie, czy czujesz się tu dobrze, czy czujesz się w tym miejscu bezpiecznie, czy jest harmonia w domu, czy trzeba coś odnowić, czy trzeba coś wyremontować, czy trzeba trochę świeżego wiatru tutaj wpuścić, ale widzę, że większość osób się mi przeprowadzi, skorpionów. Może nie teraz, ale w przeciągu następnym, od teraz, tak? Czyli jak Saturn 11 wyruszył w bieg prosty, będzie bardzo dużo zmian związanych z domem, tak? Ale też temat właśnie ojca, czyli Saturn, tak? Odpowiedzialności za dom, za rodzinę, za miejsce, czy zostaje w danym kraju, czy też tematy korzeni przeszłości. To może być, że właśnie rodzice potrzebują jakiejś waszej pomocy, czy oni będą załatwiali coś z domem, jakieś papiery, że trzeba będzie ich zawieźć, czy pomóc, czy jakieś tematy związane z prawem, czy wy coś otrzymacie, bo to byłby Jowisz, także dostaje, czy jakiś dom, czy jakiś spadek. I wtedy się zastanawiam, no chcę to naprawdę mieszkać tam, czy sprzedaję tą ojcowiznę, czy właśnie, że no raczej mam tego nie sprzedawać, bo oni nie chcą, że mogą być tutaj.
takie różne tematy bardzo ważne związane z przyszłością, tak? Czyli tu uwaga, tak? Decyzje, które podejmiesz jeszcze raz, związane z miejscem, z domem, z przeszłością, z rodziną, w każdym bądź razie, czyli twój dom, jaki ty tworzysz dom i z przeszłością te, które podejmiesz, są na następne prawie 30 lat. Od momentu, gdy Merkury ruszy w bieg prosty, od 18 jest czas zarabiania pieniędzy, tak? Czyli to jest pierwsze, czas nowych pomysłów, czas inwestycji, wtedy można też na przykład otwierać własne działalności, czy kupować już to wszystko elektrotechniczne, co omówiliśmy. I 20 odbywa się pełnia w Baranie i Mars stoi w kwadracie do Plutona. Ta pełnia w znaku barana dotyczy pracy u ciebie, tak? Czyli pracy, organizacji dnia codziennego, tematu zdrowia, ale także kondycji, tak? Czyli w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób się organizujesz. Te osoby z was, które na przykład wykonują tylko obowiązki, które podlegają tutaj, mogą zachcieć, Słońce Mars przychodzi do waszego znaku, że będą z tego rezygnowały, że będą od tego odchodziły, tak? Czyli pełnia w znaku barana i Mars w kwadracie do Plutona, pewne jakieś zrozumienie jakiejś sytuacji może być związane z tym właśnie, że jeżeli chodzi o przeprowadzkę, to mogą być przeprowadzki nawet na jakąś bliską odległość, to jest pierwsze, ale też przeprowadzki związane z pracą, inny charakter pracy, coś nowego, coś pionierskiego, coś zdecydowanego, jednocześnie inny temat podejścia do swojego zdrowia, do swojej kondycji, jak się odżywiam, czy uprawiam sport, czy tylko pracuję i haruję, nie mam czasu dla siebie, czy też właśnie rozwój przez pracę, ale z pomyśleniem o tym, abym czuł się dobrze, abym czuł się zdrowo, aby był pełen sił witalnych, może jakaś dieta, może zmienisz jakąś dietę, no bo jest pełnia, czyli zakończenie jakichś tematów. I od 23, Słońce pojawia się na horyzoncie, najpiękniejszy dzień w roku dla ciebie, Słońce przechodzi do twojego znaku, czas urodzin, czas szczęścia, czas spełnienia, tu wychodzisz z ukrycia, tu te osoby, które może źle się czuło ostatnim czasie, czy też przemyślały coś dużo i tak dalej, tutaj razem ze Słońcem przez następne 4 tygodnie będziesz się lepiej czuł, czyli więcej sił witalnych, więcej zdecydowania, więcej pewności siebie, więcej radości życia, poprawa sytuacji w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju, ale 30, jak Mars przejdzie do twojego znaku, no to energia będzie cię rozpierać, tak? Czyli Mars czuje się w Skorpionie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ambicje, o determinację, o plany, tak? Czyli tutaj co sobie zaplanujesz, to na pewno to osiągniesz, jest pełno, jest dużo, jest moc zdecydowania, tak? Czyli energia będzie cię rozpierać, motywacji, pewności siebie, jeżeli chodzi o twoje marzenia, o twoje życzenia, walczysz o siebie, idziesz do przodu, ale także temat relacji, czyli temat, kto ma tutaj jakiś temat związany z partnerami, bo jest Uran, wy będziecie decydować, wy podnosicie tą pałeczkę, wy decydujecie o sobie, wy będziecie wybierać przede wszystkim to, w jakich partnerstwach chcecie, czy nie chcecie, czy to ma sens, czy nie ma tego sensu, czyli bardzo dobry czas. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję wszystkim Skorpionom, życzę wam powodzenia od tego 23 i na następny miesiąc, naprawdę jest to najlepszy czas, jeżeli chodzi o wszystkie projekty, o wszystkie plany, o wasze życie osobiste, o wasze życie zawodowe, ale także tematy związane z domem, to tutaj przemyślcie, tak? Czyli to jest taki bardzo ważny temat na następne 30 lat. Kto potrzebuje konsultacji, zapraszam. Informacje znajdują się pod nagraniem. Dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze, dziękuję za subskrypcje i zapraszam do tej subskrypcji, zapraszam także do Instagrama, gdzie coś tam tworzę. Do zobaczenia, spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego.